лидер Владимир Путин! Odkąd pamiętam, to zawsze był Putin. Do niego już przywykliśmy. Jakby inny przyszedł, to by wprowadził nowe porządki. Ja utożsamiam się z Rosją, a Rosję uosabia Putin. Córka, jak była mała, mówiła: mamo, tak bym chciała uścisnąć rękę Putinowi. Wobec zagrożenia, jakie nam pokazują, że Ameryka chce na nas napaść, ludzie mówią: a kto, jak nie Putin, nas obroni? Putin 4.0 jest z jednej strony nieprzewidywalny, a z drugiej oczywisty. March 18, 2018 roku, w czwartą rocznicę aneksji Krymu, Władimir Putin po raz czwarty wygrał wybory prezydenckie. Według oficjalnych danych pobił rekord i dostał ponad 76% głosów. W sumie będzie rządził Rosją prawie ćwierć wieku. Dłużej udało się to tylko Stalinowi. Putin długo szukał języka, w którym mógłby najlepiej porozumiewać się z Rosjanami. Aleksiej Lewinson jest analitykiem niezależnej od władzy sondażowni Centrum imienia Lewady. Bada rankingi Putina od jego pierwszej kadencji w roku 2000. Najważniejszym sprawdzianem tego języka była aneksja Krymu. Jest to język, który niesie taki oto przekaz. My mamy prawo robić wszystko, dlatego że jesteśmy silni, bo my to my. Dzień dobry, telewizja polska. By poznać odpowiedź na pytanie, dlaczego bezpardonowość Władimira Putina podoba się większości Rosjan i jaka będzie jego czwarta kadencja, przejechaliśmy z kamerą tysiące kilometrów. Od Moskwy po Kaukaz i Syberię. Czy Putin przyjeżdżał tu do was? Tak, ale nie pamiętam, kiedy to było. Tomsk, 4 strefy czasowe i ponad 3600 km na wschód od Moskwy. Stąd bliżej do Mongolii i Kazachstanu niż do rosyjskiej stolicy. Syberia to surowy klimat i surowe losy. Większość mieszkańców Tomska stanowią potomkowie zesłańców. Drewniane domy mają tu po 100 lat. Niektórzy do tej pory muszą palić w piecach. Ale akurat w naszych domach jest centralne ogrzewanie, jest zimna i gorąca woda. Mamy nawet internet. Za Putina zmieniło się wasze życie? Ogólnie? Tak. Żyjemy o wiele lepiej. Poważnie? Kiedy Putin przyszedł do władzy, to mało co rozumiałem, bo byłem młody. Ale teraz wiem, że lepiej od niego nikt by nic nie zrobił. Dla niego nie ma alternatywy. Przez tyle czasu? No i co z tego? Wychodzi na to, że będzie rządził przez 24 lata. Kiedyś carowie też długo rządzili, długo sprawowali władzę nad swoim narodem. To lepsze niż ciągłe zmiany rządzących. Car to stróż domu. Pyta pani o Władimira Putina, a zna pani o nim taką piosenkę? Zaśpiewam pani. Володя, Володя, nie wierzy pogodzie, nie wierzy tumanom i deszczom. Володя, Володя, дожди проходят, и снова солнце улыбнется нам. Zajmuje się pani śpiewem zawodowym? Tak, jestem piosenkarką. Gdzie pani występuje? Śpiewam w restauracji. A możemy podjechać wieczorem i to sfilmować? Proszę bardzo, będziemy czekać. Za kadencji Władimira Putina w Tomsku działała tylko jedna niezależna telewizja, TV2. Jej symbolem był kot, który słynie z tego, że zawsze chodzi swoimi drogami. W 2015 roku stacji odebrano licencję. To jest reżyserka. Nic się tu nie zmieniło od tamtej pory. No, prawie nic. Wiktor Mucznik był współwłaścicielem i szefem TV2. Stacja nadawała od 1991 roku i należała do najbardziej nagradzanych telewizji regionalnych w Rosji. Dziś została z niej tylko mała redakcja internetowa.
To jest książka raportów z dyżurów emisyjnych z różnymi uwagami na temat usterek. Z jakimi? Proszę podać przykład. Na przykład szwankuje zestaw głośnomówiący, nie działa prompter na drugiej kamerze, chwieje się statyw. Ostatni zapis jest z 9 lutego 2015 roku. Brak sygnału. A co się stało? Odebrano nam antenę. Najpierw łącznościowcy zablokowali nam sygnał, a potem służba nadzoru nad mediami, powołując się właśnie na brak sygnału, zerwała z nami umowę koncesyjną na nadawanie. To było polecenie władz federalnych czy lokalnych? Dziś wiemy już na pewno, że decyzja zapadła nigdzie indziej, jak tylko w administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej. Nie podobało się to, że oddajecie głos opozycji? Oczywiście, na naszej antenie gościli ludzie, którzy już od dawna nie pojawiali się w ogólnokrajowych stacjach, na przykład Borys Niemcow. Kiedy chciałem wystąpić o nową zgodę na licencję dla TV2, to w służbie nadzoru nad mediami powiedziano mi, że nie mogę się ubiegać, bo mam podwójne obywatelstwo. Jakie? Ale ja nie mam podwójnego obywatelstwa. A ich zdaniem jakie pan ma? Mam tylko paszport rosyjski, dlatego też byłem ciekaw. Droga służbo nadzoru, pytałem, jakież to drugie obywatelstwo mam według waszych informacji. Co odpowiedzieli? Że nie wiedzą jakie i to ja mam udowodnić, że nie mam drugiego obywatelstwa. Dlatego do 100 ambasad, bo tyle jest w Rosji, wysłałem idiotyczne listy. Szanowny panie ambasadorze, pisałem, czy może pan poświadczyć, że nie mam obywatelstwa na przykład Argentyny, albo Estonii czy Hiszpanii? W tej chwili wiem, że na pewno nie jestem obywatelem Estonii, bo Estonia już mi odpowiedziała. Jaki reportaż TV2 najbardziej utkwił panu w pamięci? Ogromne wrażenie na władzach zrobił materiał o wysyłaniu na Ukrainę tzw. ochotników z Tomska, o tym, jak ich stąd wyprawiali do Donbasu. To była jakaś huczna odprawa, czy raczej potajemna? Odprawa wszędzie odbywała się po cichu, ale sfilmowaliśmy to i pokazaliśmy, jak to ludzi wysyłają na wojnę. To byli ochotnicy. Ochotnicy, tyle że dziwnym trafem zbierali się w komisji wojskowej i przewożeni byli autobusem należącym do znanego w Tomsku przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa przemysłu obronnego. Autobusy odwiozą ich na granicę z Ukrainą. Będą jechać 5 dni. Słyszałem, że deputowani omawiali niedawno tę sprawę i że ponoć nie jedziemy tam jako najemnicy walczący na terytorium innego państwa, ale jako oficjalna grupa. W pożegnaniu bierze udział duchowny, rozdaje ikonki. Mowę wygłaszają oficerowie. Wydaje się to nieprawdopodobne. Przecież oficjalnie Rosjanie nie walczą na obcej ziemi w obcej wojnie. Rosyjscy politycy uważają, że państwa byłego Związku Radzieckiego w sposób oczywisty należą do strefy wpływów Moskwy. Z punktu widzenia Rosjan, największym dokonaniem Putina jest przywrócenie Rosji pozycji wielkiego mocarstwa. To jest dla Rosjan niezwykle ważna sprawa. Stało się to przede wszystkim dzięki przyłączeniu Krymu, bo wtedy stanowisko Zachodu, stanowisko Stanów Zjednoczonych, stanowisko NATO i Europy zostało zignorowane przez Moskwę. W oczach Rosjan to oznacza, że Rosja jest naprawdę silna i wielka, skoro może nie liczyć się ze zdaniem tak potężnego mocarstwa jak Ameryka. W 2016 roku Władimir Putin gościł na gali wręczenia nagród dzieciom, które wygrały konkurs geograficzny. Jednym z laureatów był 9-letni Mirosław. Gdzie się kończy granica Rosji? Granica Rosji kończy się na cieśninie Beringa przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Granica Rosji nigdzie się nie kończy. To był żart. W 600-tysięcznym Tomsku jest kilkadziesiąt szkół i 9 wyższych uczelni. Dzisiejsi studenci i uczniowie to pokolenie, które nie zna czasów bez Putina. Mam dla was fantastyczne zadanie w grupach.
Młodzieżowy klub w Tomsku. Zbierają się tu tak zwane brygady studenckie. To kadry aktywistów, którzy biorą udział w czynach społecznych i odbywają różnego rodzaju szkolenia. Podzieliliśmy się na grupy i każda ma za zadanie przygotować krótkie wydanie dziennika telewizyjnego i filmik reklamowy. I teraz będziemy się zastanawiać, co i jak zrobić. A oglądacie telewizję? Tak. Szczerze? Ja naprawdę oglądam dużo programów. Kiedyś było aż przykro patrzeć, jak w telewizji pokazywali pijanego prezydenta Jelcyna albo rozbite latarnie na ulicach. A kiedy przyszedł do władzy Putin, to na ekranie pojawił się przywódca, który wygląda przyzwoicie. Kim dla was jest Putin? Wzorem do naśladowania. W czym konkretnie? Kiedy Władimir Putin doszedł do władzy, to zaczęło się nam żyć spokojniej. Ile miałaś wtedy lat? Miałam wtedy 8 lat. Dzięki Władimirowi Władimirowiczowi Putinowi ustanowiono święto studenckich brygad. Kiedy widzę Putina w telewizji, to mam pewność, że to jest człowiek, który ciężko pracuje dla dobra ojczyzny. Nie przeszkadza wam, że za Putina Rosja znalazła się w izolacji? Ja tam nie odczuwam izolacji. Sankcje, które wprowadził Zachód przeciwko Rosji, nas osobiście nie dotknęły, bo my akurat nie wyjeżdżamy za granicę i nie kupujemy drogich produktów i ubrań. To na pewno jest jakiś problem, ale mnie nie dotyka. Ja kupuję rzeczy tanie i niczego mi nie brakuje. A jak interpretujecie sam fakt, że Zachód wprowadził sankcje przeciwko Rosji? To pokazuje, że Putin jest człowiekiem silnej woli, że potrafi podejmować śmiałe decyzje. Krym to było nasze terytorium, tylko ktoś, nie pamiętam już kto taki, oddał go Ukrainie w prezencie. Ja się cieszę, że Krym stał się częścią Rosji. Mieszkańcy Półwyspu prawie w 100% głosowali za przyłączeniem do Rosji. Tyle, że wcześniej pojawili się tam rosyjscy żołnierze i nikt tego nie udowodnił. Jak to nie? Prezydent Putin przyznał to w czasie wywiadu. Najpierw powiedział, że zielone ludziki to nie są rosyjscy żołnierze, a potem stwierdził jednak, że tak. Ale oni nie przykładali ludziom broni do głowy. Może nawet w pewnym momencie ochraniali ich. Świat nie powinien się bać Rosji, ale powinien szanować Rosję. Szanować jej poglądy, szanować zdanie przywódcy naszego kraju. A czym dla was jest demokracja? Demokrację znamy tylko z podręczników. To jest przede wszystkim system, w którym kluczową rolę odgrywa opinia narodu, czyli wola większości. Tylko że to jest kij o dwóch końcach, bo wtedy można lekceważyć opinię mniejszości, a to nie jest dobre. A jaki kraj na świecie jest dla was wzorem? Rosja. W wyborach prezydenckich 95% Rosjan zagłosowało za polityką izolacji, za tym, by Federacja Rosyjska izolowała się od reszty świata. Nikita Isajew jest dziś niezależnym politologiem. Przez wiele lat związany był jednak z prokremlowską partią Jedna Rosja. Kandydaci, którzy wzywali do dialogu z Zachodem, głównie tzw. liberałowie, nie zdobyli w sumie nawet 5% głosów. Ile tu jest pokoi? 3. Dla Tomska to jest poziom ciut wyższy od średniego. To mój dziadek. Fotografia pochodzi z okresu I wojny światowej. Był wojskowym lekarzem. A to moja babcia. Jak trafili na Syberię? Zostali tu zesłani w czasie II wojny światowej, bo mieli niemieckie korzenie. A to Wika, moja żona i koleżanka po fachu, bo od lat razem pracujemy. Bardzo mi miło. Chciałam zobaczyć, jak mieszkają ludzie w Tomsku i widzę, że nie najgorzej. Mają państwo ładne mieszkanie. Czy poziom życia w Tomsku bardzo odbiega od poziomu w Moskwie? Oczywiście, że tak. Średnia pensja wynosi około 30 tysięcy rubli. W Tomsku? Tak. To około 500 euro. Mniej więcej. Ale to jak wyznaczenie średniej temperatury pacjentów w szpitalu. Nie można się tym sugerować. Ale proszę siadać. Herbaty? Z przyjemnością. Wiktoria była reporterką w TV2, teraz pracuje w redakcji internetowej. Lepszy poziom życia to zasługa Putina?
To zasługa dobrej koniunktury na ropę naftową. Zasługa wysokich cen, jakich przed nim nie było. Ta dobra koniunktura na surowce stopniowo się jednak kończy. Aby Rosja mogła się rozwijać pod względem gospodarczym, konieczne jest wprowadzenie wielu instytucjonalnych reform, a ich nie ma. Jakie są największe grzechy Putina? To, że nie ma niezawisłych sądów i nie ma wolnej prasy. A po drugie, Putin odwołuje się w ostatnim czasie do, powiedzmy, nie najlepszych cech charakteru człowieka. Ma pan na myśli nacjonalistyczne ciągoty? Tak, ta jego cała imperialistyczna retoryka. Szukam na to jakiegoś cenzuralnego określenia. No dobrze, niech będzie słowo retoryka. Taki imperialny ton większości z nas podoba się, ale im pokazaliśmy, odegraliśmy się, wzięliśmy rewanż za to, jak nas poniżano. Poza tym ludzie obwiniają za wszystkie problemy i błędy rząd, a nie prezydenta. Wszystko, co złe, to rząd. Car jest dobry, tylko bojarzy źli. Wioska Malcewo, kilkadziesiąt kilometrów na południowy wschód od Tomska, 3,5 tysiąca kilometrów od Moskwy. Tu, w obwodzie kemerowskim, Putin zawsze ma jedne z najwyższych rankingów w całej Rosji. W ostatnich wyborach dostał ponad 85% głosów, chociaż w wielu wioskach nie ma ani wody, ani gazu. Całe życie pan tu mieszka? Tak. Tylko jak do wojska poszedłem na 2 lata, to mnie nie było. Rozumiem, że w tej wiosce ludzie głosowali na Putina. Tak, z kim tylko nie rozmawiałem, to wszyscy byli za tym, by Putin jeszcze porządził. Za Władimirem Putinem agitował szef regionu Aman Tulejew, który rządził przez 2 dekady i uchodził za jednego z najbardziej autorytarnych gubernatorów Rosji. Do dymisji podał się dopiero po tragicznym pożarze w stolicy obwodu Kemerowie w marcu 2018 roku. Czy pan rozumie, dlaczego Zachód wprowadził sankcje przeciwko Rosji? Sankcje nie są przeciwko zwykłym ludziom, ale przeciwko politykom i wierchuszce. Bo ja jak tyrałem na gospodarstwie, tak i dalej tyram. Rosja ma dziś wrogów zewnętrznych? Nie wiem. Władimir Władimirowicz jakoś sobie z tym radzi. Kim pan jest z zawodu? Kim ja tylko nie byłem. Ale tak, w ogóle mechanikiem. Ile ma pan lat? Skończyłem 51. Aha. Mieszka pan z mamą, tak? Jeszcze z córką i z jej synkiem. Żeby mama nie wystraszyła się nas. Mamusiu, goście z polskiej telewizji do nas przyjechali. Interesują się, jak żyjemy. Co mogę, to opowiem. W chacie nie ma żadnych wygód, ani toalety, ani wody. Składa się z 3 izb, które ogrzewa stary gliniany piec, służący zarazem do gotowania. Jak często pali pan w piecu? Rano i wieczorem. Teraz jest trochę cieplej, ale jak były 40-stopniowe mrozy, to musiałem częściej. Na ogół jednak 2 razy dziennie wystarczy. Ja się tutaj urodziłam i wychowałam. Ale dlaczego pani płacze? Tęskni za młodością. Gdzie pani pracowała w czasach radzieckich? Byłam pomocą w punkcie medycznym. Przychodnia istnieje do dzisiaj? Tak, ale nie ma lekarza. Specjaliści nie chcą tu żyć. Widzę, że ogląda pani telewizję. Interesuje się pani polityką? Tak. Większość Rosjan popiera Putina. Dlaczego? Bo jak był Jelcyn, to nie dostawaliśmy emerytur po 3 miesiące, a za Putina płacą nam o czasie. Ja też go popieram, szczerze. Nikt oprócz Putina nie da rady. Często jeździcie do Moskwy? Ani razu nie byłem. Nigdy? Nigdy. Pani też nie? Nie. Ja nigdzie nie byłam, oprócz Tomska i Kemerowa. Czyli dla pani cały świat to telewizja? Tak. A w telewizji codziennie jest Władimir Putin. W centralnych stacjach od 2000 roku nie ma dziennika, w którym by go zabrakło. Jak car Batiuszka nad wszystkim czuwa, wszystko może i umie. I jak dobry ojciec, czasem bywa łagodny, a czasem surowy. W tym sklepie na przykład zbeształ kierownika za zbyt wysokie ceny kiełbasy. Reakcja była natychmiastowa. Jutro obniżymy. Telewizor gra też bez przerwy w wiejskim sklepiku. Lepszego od Putina nie było i nie będzie.
A co on dobrego zrobił? Jakie ma zasługi? Nie wiem. Nie znam się dobrze na polityce. Ale podoba mi się jego wygląd. Podoba mi się, jak on rozmawia z ludźmi. W taki prosty sposób. A jako mężczyzna podoba się pani? Tak, jest wysportowany. On nawet w Przeręblu się kąpie na święto chrztu pańskiego. Zawsze jest z narodem. Piosenka Chce takiego jak Putin od lat bije rekordy popularności. Aleksander Jelin napisał ją w 2002 roku i nie spodziewał się, że zrobi aż taką furorę. Ile jest wersji tej piosenki? Bardzo dużo. Najpopularniejsza jest ta nowa śpiewana na ulicy? Tak. Właśnie podeszła do nas dziewczyna, która chce z nami zaśpiewać. Jeśli jesteście za, to podtrzymajcie ją na duchu oklaskami. W założeniu to była piosenka żartobliwa. Ale wielu odebrało ją na serio. I bardzo dobrze. A więc odpowiada pan za kult jednostki. Kto rozumie, że to żart, ten się śmieje. Nie można powiedzieć, że dziś jest taki sam kult jednostki jak za czasu Stalina. Dziś mogę podejść do kogoś na ulicy i powiedzieć, że nie podoba mi się Putin. Nikt za to mnie nie rozstrzela ani nie wyśle do łagru. Co najwyżej narażę się, że ponad 80% moich rodaków będzie na mnie krzywo patrzeć. O Putinie jest bardzo dużo piosenek. Pojawiła się nawet taka, którą śpiewają dzieci. Co pan o niej sądzi? Ta piosenka nie tyle mówi o Putinie, co o tym, że dzieci są gotowe iść za nim i walczyć do ostatniego. Obok dzieci stoi jakaś deputowana, czyli chce, by dzieci szykowano do walki na śmierć i życie. Nie żeby mogły żyć w pokoju, ale żeby Putin zorganizował bój ostatni. Wtedy one pójdą za nim. To trąci krwiożerstwem i faszyzmem. Chciałabym, aby nasze dzieci mogły powiedzieć, że żyją w kraju, który jest wielki nie ze względu na ogromne terytorium, ale ze względu na moralne wartości. Galina Szergina jest emerytowaną nauczycielką i znaną w Tomsku aktywistką. Po tym, jak oszuści przekupili urzędników i formalnie przejęli połowę jej domu, skrzyknęła grupę do walki z korupcją. Razem z innymi poszkodowanymi nagrała list do Władimira Putina, by opowiedzieć, co się dzieje w ich mieście. Co to jest? Ponawieszali mi tu jakichś reklam. Boże, codziennie je zrywam i ciągle naklejają nowe. Przecież to twoja własność. Tak, moje. To moje gniazdo. Ale ciągle mi je kalają. Szczerze mówiąc, nie najlepiej wygląda to twoje gniazdo, bo doprowadzili do tego, to znaczy... Odebrali mi prawo własności. Teraz procesuję się i wszystkie pieniądze idą na adwokatów, na sądy. Jak odebrali? Ta działka w centrum miasta spodobała się deweloperom budowlanym i postanowili mi ją odebrać. Oszukali mojego męża, podsuwając mu do podpisania oświadczenie, że jest właścicielem tylko części działki. I teraz próbują nas całkiem stąd wykurzyć. Już 3 razy podpalali dom. Tylko cudem nie zginęłam. Miałam się wtedy przespać, ale coś mnie tknęło i wyszłam do sklepu. Dom Galiny mieści się kilka przystanków autobusowych od centrum miasta. To tam, przed siedzibą lokalnych władz razem z grupą emerytek, nagrała przesłanie do Władimira Putina. Odtąd jest w Tomsku osobą znaną i towarzysząca jej kamera nikogo nie dziwi, choć ciekawi. Robimy film o kolejnej kadencji Putina. On powstrzymał rozpad kraju. To jego wielka zasługa. Putin jest tylko jeden. W sensie niepowtarzalny? Tak. Niech rządzi jeszcze kilkanaście lat. To nie powinna być jego ostatnia kadencja? Oczywiście, że nie. A jakie ma grzechy? Jakie grzechy ma Putin? Nie wiem, nie jestem sędzią, by go oceniać. U nas o Putinie można mówić tylko dobrze. Jak o zmarłych? Dobrze albo wcale. Właśnie. Dlatego będę milczał.
To jest nasza święta trójca, ja, Rimma i Jekaterina. Jekaterina ma 71 lat, Rimma 64, ja 59. 63, nie 4. Dobra, 63. Według naszych obliczeń, takich osób, którym oszuści odebrali ziemię, jest w Tomsku 10 tysięcy, a wszystkich, którym przejęto różne majątki, 30 tysięcy. Pomyślałyśmy więc, dlaczego nie wysłać listu do prezydenta, żeby zrozumiał, że potrzebujemy pilnej pomocy nie tylko dlatego, że my cierpimy. Także dlatego, że i jemu szkodzą lokalne władze, a jako, że jesteśmy komsomołkami, ślicznotkami i sportsmenkami, to wymyśliłyśmy, by przytwierdzić list do baloników w kolorach flagi, białym, niebieskim i czerwonym. Wysyłamy panu list taką niezwykłą drogą, bo niestety nasza korespondencja ani pocztą elektroniczną, ani zwykłą nie dochodzi do pana. Po nagraniu przyjechał tu pułkownik Pietrow, który zajmuje się walką z ekstremizmem i próbował nas aresztować. Co tu robiłyście? Pytał. A my na to chórem. Nagrywałyśmy list do naszego prezydenta. Oni po prostu nie chcieli dopuścić, by nasz przekaz dotarł na Kreml. A dotarł do prezydenta? Nie wiemy. Dotarł. To tak czy nie? Uspokój się, Katia. Musiał dojść. Nie wiemy tego. Jedynym efektem akcji było to, że Galina i inne sygnatariuszki listu zostały ukarane mandatem za niesankcjonowaną pikietę. Znowu zaczęli. Co? O co chodzi? Dlaczego Rimma odeszła? Bo pojawili się ich wysłannicy. Zaraz przejdzie obok jakaś matka z wózkiem albo babcie, żeby zobaczyć, co my tu robimy. Poważnie? Tak, bo nas obserwują. Według sondaży Centrum imienia Lewady blisko 60% Rosjan jest przekonanych, że prezydent Putin nie ma pełnej informacji o tym, co się dzieje w regionach. Proszę siadać, Barbaro. Już nalewamy gorącą herbatę. Dziękuję. Tak, Jekaterino Iwanowno. Zadbaj o gościa jak należy. Myślisz, że nie umiem nalać herbaty? To są nasi towarzysze niedoli. Oleg Fedosiejew przyleciał właśnie z Moskwy, a Aleksander Kubi z północy. Wasilij Szyniłow jest z Tomska. U nas oszukują nie tylko zwykłych ludzi, ale i przedsiębiorców. Chociaż nasz prezydent stale powtarza, nie gnębcie biznesu. U nas oszuści odbierają ziemię, oszuści rujnują biznesmenów, oszuści siedzą w sądach. Kto jest za to odpowiedzialny? Moskwa jest daleko. To nie Europa, gdzie można w kilka godzin przejechać z jednego krańca kraju do drugiego. Od nas do stolicy leci się 4 godziny samolotem. Poza tym, ile już trwa demokracja u was na Zachodzie? Bardzo długo. A co zrobił Zachód, żeby nam pomóc? W latach 90. byłem uczestnikiem Europejskiego Forum w Niemczech, forum gospodarczego. Występowałem tam. Jako przedsiębiorca? Tak. Otóż mówiliśmy wtedy, jesteśmy otwarci na Zachód, pomóżcie nam. Nauczcie nas, jak powinniśmy pracować, jak powinniśmy odnosić się do siebie i tak dalej, i tak dalej. A czym się skończyło? Tym, że zachodni biznes przyszedł do nas i po kolei zaczął opanowywać nasze rynki. Niech pan będzie sprawiedliwy. Ja wielokrotnie rozmawiałam z rosyjskimi politykami, którzy podkreślali, że europejskie standardy nie pasują do waszych realiów. My mamy swoją drogę, mówili. Tak twierdzi też Władimir Putin, który nie chce się wzorować na Zachodzie. Ale ja mówię o latach 90. W latach 90. nie było Putina. Dziś nasze główne problemy schodzą na dalszy plan, bo pojawił się wróg zewnętrzny. Wróg zewnętrzny. Żeby zmobilizować społeczeństwo. Tak, ale nie po to, by rozwiązywać takie problemy jak korupcja i nie po to, by się rozwijać. Tylko po to, by produkować nowe rakiety. Myślicie, że wszyscy zmówili się przeciwko Rosji? Jeśli jedna osoba mówi ci, że jesteś pijany, to niewykluczone, że się myli. Jeśli dwie, to może być spisek. Ale jeśli 3 lub 4 osoby tak twierdzą, to lepiej się połóż. Ci, którzy mówią nam, że Putin powinien odejść, a wtedy Zachód zmieni stosunek do Rosji, postępują głupio. Rosyjski naród ma taką naturę, że w odpowiedzi na ultimatum przyjmie nową konstytucję, by Putin mógł rządzić jak najdłużej. Na złość. Nawet do 100 lat. Drodzy goście, teraz będzie piosenka o Rosji, o naszym wielkim mocarstwie, o niezrównanej, pięknej Rosji.
Zapowiedź patriotycznej pieśni śpiewanej w restauracji Do Kotleta nikogo nie dziwi. Wywołuje wręcz aplauz. Dzień dobry, zapraszam. Tania Felgenhauer jest dziennikarką radia Echo Moskwy, jednej z nielicznych rosyjskich rozgłośni, w której bywają przedstawiciele opozycji. Bardzo lubię gotować. Ukończyłam nawet kurs kuchni meksykańskiej. Masz mieszkanie w dobrym punkcie. Fakt. Dwa pokoje w centrum Moskwy to jest coś, ale wynajmowane. Tania mieszka niedaleko radia. Jak trzeba, może być w pracy w ciągu kilku minut. Do Echa Moskwy nie zraził jej nawet wypadek, jaki tam przeżyła. W 2017 roku padła ofiarą chorego psychicznie nożownika, który wtargnął do redakcji. Dostała kilka ciosów w szyję, przeszła ciężką operację. Wcześniej państwowa telewizja oskarżyła dziennikarzy Echa i osobiście Tanię o współpracę z Ameryką. Wiem, że często jeździsz za granicę i że odpoczywasz na Zachodzie. Lubię jeździć do Europy. Byłam też ze 4 razy w Stanach Zjednoczonych. A jak się odnoszą do młodych Rosjan ludzie na Zachodzie? Jakie są twoje doświadczenia? Z jakimi reakcjami się spotykasz? Kiedy mówię, że jestem z Rosji, to często słyszę: o, wasz prezydent to Putin. Znamy go. On wszystkim pokazał, że twardy z niego gość. Wszystko dlatego, że Putin jest wyrazisty. Jego wypowiedzi zapamiętuje się. Każdy może wymienić jakieś cytaty Putina, na przykład te w stylu podwórkowego slangu. Będziemy topić terrorystów w kiblu. To są takie prostackie popisowe odzywki. Jejku, zagadałam się i jeszcze bez jedzenia zostaniemy. Przez Putina. Jakie są twoje pierwsze wspomnienia o Putinie? To program pod tytułem Kukły. Czyli program satyryczny, tak. Ukazywał się w telewizji NTV na początku lat 2000. Autorem był satyryk Wiktor Szenderowicz. Program ten jednak zdjęto. Dlaczego? Za co? Dlatego, że, jak mówił Wiktor Szenderowicz, Władimir Putin się obraził. Ja odchodzę. Odchodzę przed upływem kadencji. Zrobiłem wszystko, co było możliwe. I chcę was prosić o przebaczenie za to. Czy twój stosunek do Putina zmienił się z czasem? Ja od 16 roku życia współpracuję z radiem Echo Moskwy, dlatego zawsze postrzegałam Putina przez pryzmat newsów. A newsem jest zwykle coś złego, na przykład zatonięcie łodzi podwodnej Kursk. Putin wtedy przez długi czas milczał, to prawda. Albo aresztowanie miliardera Chodorkowskiego. Jak to się stało, miałam akurat dyżur w radiu. Pamiętam każdą minutę tego wieczoru. Przeciętny Rosjanin z pewnością jednak zupełnie inaczej postrzegał Putina. Ludzie cieszyli się z jego przyjścia, bo był młody, był zdrowy, silny i wyglądał znacznie lepiej w porównaniu z podstarzałym, schorowanym Borysem Jelcynem. Czyli Rosjanom jego esbecka przeszłość nie przeszkadza. W Rosji nawet Stalin nie przeszkadza. U nas przecież nie było żadnej lustracji. Wiele razy widziałam ludzi, którym aż oczy się świecą, kiedy mówią Putin. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. W Federacji Rosyjskiej działa co najmniej kilka prokremlowskich młodzieżówek. Ich członkowie nazywają Władimira Putina idolem, ojcem, twarzą Rosji.
Putin jest dziś najbardziej znanym Rosjaninem, bardziej nawet niż Dostojewski, Tolstoj, Czajkowski. To marka, z którą kojarzy się Rosja, tak jak wcześniej brandem Rosji była matrioszka, wódka czy bałałajka. Teraz jest nim Putin. Makar i Gleb należą do kierownictwa ruchu o nazwie Sieć, bo organizacja ma filię w całej Rosji. Ich podopieczni malują portrety Putina, piszą o nim książki i broszury. A wiecie, z czym kojarzy się Putin na Zachodzie? Pani pewnie nam powie. Z zagrożeniem, z tym, że Rosja jest niebezpieczna. A ja wiem, że w Europie są też kręgi, które z sympatią odnoszą się do Putina. Pojawiają się nawet pro-putinowskie graffiti. Jesteście za tym, by Rosja zbliżyła się do Europy? Jesteśmy za tym, by się przyjaźnić, ale nie, żeby być częścią Europy. No bo jak większy może być częścią mniejszego? A gdzie byliście w Europie? Ja mało gdzie byłem w Europie. Rano mam problemy z dykcją. Radio, w którym pracuje Tania, ma ambicje bycia pierwszym w informowaniu. I wiele razy tak było. Na przykład w 2004 roku, kiedy terroryści zajęli szkołę w Biesłanie, co skończyło się krwawą akcją odwetową. Do Echa Moskwy przychodzą wszyscy liczący się politycy, z wyjątkiem jednego, Władimira Putina. Był tu tylko raz w latach 90. Żadnych tematów tabu. W naszym radiu wiadomości oddzielamy od komentarza. Czy codziennie mówicie o Putinie? Nie. My akurat nie codziennie. Nigdy nie było mi tak wstyd za dziennikarzy, jak na konferencji prasowej Władimira Putina. Te peany w stylu, zanim zadam pytanie, to najpierw powiem, że jest pan świetny. Jak tak można? A jakie pytanie zadałaś ty, bo tobie też udzielono głosu? Znam to pytanie na pamięć, bo przez półtora tygodnia je wymyślałam i formułowałam. Czyli udział w tej konferencji był dla ciebie ważnym wydarzeniem? Oczywiście, bo szansa zadania pytania prezydentowi jest rzadkością. Moje pytanie dotyczyło tego, że w Rosji istnieją dwa systemy wymiaru sprawiedliwości. Pierwszy to taki, w którym ludzi wsadza się do więzienia za słowa albo, jak brata Nawalnego, bezpodstawnych zarzutów, co przyznał Europejski Trybunał Praw Człowieka, a drugi system prawny to taki, w którym szef koncernu Rosneft, Igor Siecin, może się nie stawić w sądzie bez żadnego wyjaśnienia. Ot tak. To jest pani opinia, że ktoś siedzi bezpodstawnie, bo śledczy twierdzą, że są podstawy. Putin przez 18 lat świetnie nauczył się zbywać każde pytanie. Dlatego idąc na konferencję, zdawałam sobie sprawę, że w moim pytaniu ważne jest to, by zwrócić uwagę na coś istotnego. Żeby dotarło do widzów, oczywiście. Poparcie dla Putina jest rzeczywiście bardzo duże. Swietłana Ganuszkina jest znaną rosyjską obrończynią praw człowieka. Trzeba jednak przyjrzeć się, jakie są korzenie takiego poparcia. Po pierwsze, my bardzo boimy się zmian, bo jesteśmy krajem, który już przeżył wiele zawirowań i to nas bardzo drogo kosztowało. Po drugie, Rosjanie do tej pory odczuwają strach i niektórzy boją się wystąpić przeciwko władzy, nawet w myślach. Grozny, stolica Czeczenii. Według oficjalnych danych Władimir Putin zdobył tu ponad 91% głosów. Jego imię nosi główna ulica miasta, a jego portrety są na fasadach urzędów i szkół. Putin jest darem Bożym, mówi namaszczony przez Kreml przywódca republiki, Ramzan Kadyrow. Jestem gotów umrzeć za Putina, chcę, aby był prezydentem do końca życia, dodaje. O wyjściu z Federacji Rosyjskiej, o co toczyła się wojna w latach 90., nawet nie wspomina. Takich jak Kadyrow nie ma. Co to za człowiek? Ale ludzie się go boją. Nieprawda. Dlaczegoż to? Bo ma twardą rękę. I bardzo dobrze. Teraz religia jest najważniejsza. Ale Putin też jest bardzo dobry. Bardzo. Pomaga nam. O wojnie już tu ludzie zapomnieli? O wojnie nikt nie zapomniał. O niej trudno zapomnieć, ale trzeba to zrobić. Trzeba iść naprzód. To prawda, była wojna i to nie jedna, ale co na to poradzisz? Trzeba żyć.
Wybaczyliście Rosji? Jakby to powiedzieć... My nie jesteśmy sędziami. Czy w pana rodzinie ktoś ucierpiał w czasie wojny? Takich rodzin, w których nikt nie ucierpiał, to nie ma. Mój brat dostał od snajpera w oko. Kto strzelał? Rosyjscy żołnierze. Ale oni nie są winni, bo ich tu wysłali przeciwko nam. Kadyrow to dziś największy piewca Putina. Jego żołnierz, jak samo sobie mówi. W zamian dostaje od Moskwy milionowe dotacje i wolną rękę w Czeczenii, która jest dziś państwem w państwie. W republice nie ma żadnej opozycji. Są za to prawa szariatu, jak obowiązkowy muzułmański dress code czy wielożeństwo. Putin bardzo się stara i dużo zrobił. Dla Czeczenii? Niech pani sama zobaczy. Nasze państwo żyje dzięki surowcom naturalnym, takim jak gaz, ropa i drewno, które sprzedajemy. Kiedy zaczniemy żyć dzięki naszemu intelektowi? Ale Putina i tak nikt nie jest w stanie zastąpić. No bo czy jest kto lepszy od niego? Dlaczego odejście Putina kojarzone jest w Rosji z katastrofą? Dlatego, że Rosjanie mówią tak. A jeśli nie Putin, to kto? Nie widzą po prostu żadnego innego człowieka, który mógłby go zastąpić. Hasło Rosja bez Putina rozbrzmiewało na wiecach opozycji, ale większość społeczeństwa nie potrafi sobie jednak tego wyobrazić. To oczywiście bardzo niedobrze, bo to jest przejaw patologii świadomości społecznej. Rosja bez Putina! W 2011 i 2012 roku w takich wiecach brały udział dziesiątki tysięcy osób. Rosjanie wyszli na ulicę po tym, jak w internecie ujawniono fałszerstwa podczas wyborów do Dumy, podmianę biuletynów i kupowanie głosów. W Moskwie krążył wtedy taki gorzki dowcip. Jak wrzucisz dwa głosy na Putina, to w promocji dostaniesz go na trzy kadencje z rzędu. Jedną z organizatorek moskiewskich protestów w 2011 roku była bizneswoman i ekolożka Jewgenia Cirikowa, pełna energii i bezkompromisowa. Złodzieje powinni siedzieć w więzieniu, a na liście pierwszy jest Putin. To Jelcyn wszystko rozwalił, a Putin odbudował. Bzdury pani opowiada. Co wy za jedni i jakie macie zadanie? Filmujemy. Jakie zadanie? Już ja tam wiem. Ktoś musi dać zadanie. Dość robienia z nas surowcowego imperium. Nie bądźmy surowcowym imperium. To my podbijaliśmy kosmos. Jest mi wstyd, że w naszym kraju ludzie muszą obsługiwać naftowych oligarchów. To wstyd. Potrafimy zarabiać intelektem. Nie jesteśmy gorsi od Japonii i Europy. Stać nas na więcej. Proszę stąd odejść. Masowe wiece skończyły się po wyborach prezydenckich w 2012 roku. Najaktywniejszym uczestnikom demonstracji wytoczono procesy. Znany opozycjonista Aleksiej Nawalny został oskarżony o malwersację i dostał wyrok w zawieszeniu. Jego brat trafił za to do łagrów. Tania Felgenhauer relacjonowała protesty dla radia Echo Moskwy. To jest legendarna kafejka Jean-Jacques. Od lat spotyka się tu dziennikarska elita Moskwy. Pewnego razu knajpka trafiła do, można powiedzieć, kroniki kryminalnej. To było po inauguracji poprzedniej kadencji Władimira Putina. Opozycja wyszła wtedy na demonstrację z białymi wstążeczkami. Mówisz o 2012 roku, tak. Część demonstrantów przysiadła właśnie tutaj i pewnie dlatego wkroczyły oddziały specjalne policji OMON. Wszystko rozwalili, zabrali ludzi. Urządzili pogrom w poszukiwaniu niebezpiecznej opozycji. Moda na spędzanie czasu w takich knajpkach świadczy o tym, że poziom życia, przynajmniej jeśli chodzi o elity dziennikarskie, wygląda nie najgorzej. Tak, bez wątpienia od lat 90. poziom życia znacząco się poprawił. Pojawiła się klasa średnia. Szczyt poprawy przypadł na okres rządzenia Władimira Putina, na czas jego pierwszej i drugiej kadencji. Oczywiście zdarzają się kryzysy, ale większość ludzi przyznaje, że w porównaniu z tym, co było, jest o wiele lepiej. Prezydent Rosji. Tak wyglądał Władimir Putin na początku swojej kadencji w roku 2000. A tak wyglądała wtedy Moskwa.
chaos, kolejki, trzycyfrowa inflacja. Dziś rosyjska stolica jest światową metropolią. Kilkanaście tłustych lat koniunktury na ropę i gaz zrobiły swoje. Po dekadach deficytu pojawiły się tu najlepsze towary, najbardziej wyrafinowane rozrywki. W Moskwie mieszka ponad 90 dolarowych miliarderów i tysiące milionerów, których stać na wszystko. Wkrótce to się może zmienić. Po ogłoszeniu sankcji przez Stany Zjednoczone w kwietniu 2018 roku tylko 7 krezusów straciło w ciągu jednego dnia 12 miliardów dolarów. Czy w kolejnej kadencji zmienią się priorytety Putina w polityce wewnętrznej i zagranicznej? Najważniejsze rzeczy, od których zależy życie Rosjan, a więc główne czynniki decydujące o tym, pozostaną niezmienne. W demokrację parlamentarną współczesnego typu ze swobodami i wolnym rynkiem wierzy dziś bardzo niewielu Rosjan. Taka wiara była na początku lat 90. Wówczas wierzono, że jeszcze trochę i u nas będzie tak samo, jak na Zachodzie. W zachodnią demokrację nigdy nie przestał wierzyć Borys Niemcow. Jako opozycyjny polityk był bezkompromisowy i dosadny, przez co miał wielu wrogów. Zwłaszcza kiedy wbrew opinii większości Rosjan krytykował aneksję Krymu. Został zabity w centrum Moskwy, niemal u ścian Kremla. Śmierć Borysa Niemcowa była dla mnie prawdziwym szokiem. Tym bardziej, że znałam go osobiście od wielu lat. Widzę, że to miejsce jest pod stałą kontrolą, bo przez cały czas stoi tu wóz z policjantami, którzy obserwują, co się dzieje na moście. Oczywiście, przecież niedaleko jest Kreml. A po drugie, tutaj regularnie przyjeżdżają pracownicy służb miejskich, by usuwać fotografie Niemcowa i kwiaty. Wolontariusze muszą codziennie układać je na nowo. Tak, tutaj wszędzie wokół są kamery. To jest rewir służb bezpieczeństwa. Mimo to jakoś nikt nie widział, kto i jak zabił Borysa Niemcowa. Niektórzy mówią, że zabójstwo Niemcowa jest symbolem Rosji czasów Putina. Także wojna we wschodniej Ukrainie. Jest wiele strasznych symboli tej epoki. Większości Rosjan nie zraziło do Putina ani rozpędzanie wieców opozycji, ani oskarżenia o systemowy doping w sporcie, czy atak przy użyciu broni chemicznej na byłego agenta GRU Siergieja Skripala. Wręcz przeciwnie. Władimir Putin ma dziś większe poparcie niż po poprzednich wyborach. I wciąż popularne są słowa jednego z urzędników Kremla, który powiedział: jest Putin, jest Rosja. Nie ma Putina, nie ma Rosji. Ostre wypowiedzi przeciwko Rosji, przede wszystkim formowanie koalicji, w skład której weszły Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja i inne państwa, okazały się na rękę Putinowi, bo mógł użyć argumentu, że Rosję okrążają wrogowie, że grozi jej niebezpieczeństwo i tylko on jako prezydent jest w stanie uratować kraj. Dziękuję wam, drodzy przyjaciele. To będzie szczególna kadencja Putina, bo ostatnia, jeśli ma być zgodnie z prawem. Zgodnie z konstytucją, ostatnia. Jest jednak bardzo dużo osób, zarówno w elitach, jak i w społeczeństwie, które uważają, że dla Putina powinno się zmienić konstytucję. Dlatego nie jest wykluczone, że ktoś wystąpi z inicjatywą wprowadzenia zmian pozwalających Putinowi na pełnienie funkcji przez czas nieograniczony. A więc uważa pan, że 24 lata rządów Putina to jeszcze nie wszystko?